Siemano moi drodzy, dzisiaj będzie pełno produktów do kąpieli. Kule do kąpieli, pierwszy przepis wam wrzuciłam w 2012. Kto jest ze mną tak długo, napiszcie w komentarzu. Dzisiaj nie będzie żadnych zastępników, dzisiaj wszystkie te rzeczy, które wam pokażę, to jest inspiracja. Ale więcej wytłumaczę na blogu. Zaczynamy od soli kąpielowych. Potrzebna nam będzie jedna szklanka soli morskiej, jedna łyżka suszonej mięty, jedna łyżeczka suszonego rozmarynu. Możecie zastąpić te suszone rzeczy, te zioła olejkami eterycznymi, ale ja akurat miałam tutaj pod ręką właśnie taki susz i postanowiłam go wykorzystać. I to wszystko. Wystarczy to całe wymieszać, wrzucić do jakiegoś pojemniczka. Trzeba szczelnie to zakręcać, żeby wam się tam coś nie porozpuszczało. I 2-3 łyżki do wannej. Mamy gotową kąpiel. Bardzo, bardzo lubię ten przepis i ten zapach bardzo mnie relaksuje. Przepis numer 2. Potrzebna jest szklanka soli himalajskiej, 10 kropli olejku eterycznego z pomarańczy i 5 kropli olejku eterycznego grejpfrutowego. Możecie wziąć jakieś inne, jeżeli lubicie. Ja do tego dodaję jedną łyżkę oleju z awokado. Wszystko to razem łączę. Ta będzie troszeczkę bardziej nawilżająca właśnie ze względu na ten olej. I ponownie, jak już to sobie wymieszam, wrzucam do pojemnika, szczelnie zakręcam i to trafi od razu do mojej łazienki. Trzeci przepis, który mam dzisiaj dla was, to jedna szklanka soli Epsom, do tego 2 łyżki oleju z bestek winogron, chociaż ja dzisiaj rzeczywiście użyłam oleju arganowego, bo już mi się kończy termin i chciałam go zużyć, i jedna łyżka oleju rzeżowa. To wszystko łączę, niektóre osoby tego by użyły jako peelingu, myślę, że takiego no mało płynącego. Ja lubię taką wilgotną sól właśnie dorzucać sobie do kąpieli, ale jeżeli macie ochotę, to możecie to również wykorzystać jako peeling. Więcej informacji odnośnie używania, terminów ważności i tak dalej znajdziecie na blogu. Link jest na dole w opisie filmu. Następne w kolejce są saszetki kąpielowe, takie herbatki do kąpieli. Potrzebna nam będzie jedna szklanka ryżu albo płatków ryżowych. Ja akurat miałam płatki, dlatego użyłam, ale normalny ryż też będzie w porządku. Jedna łyżka suszonej lukrecji i jedna łyżka suszonej lawendy. Możecie to zastąpić innymi ziołami, takimi jakie macie, jakimi lubicie. Możecie też dodać olejki eteryczne. Ja lubię tą wersję z ziołami, bo też woda trochę zmienia kolor i mam takie, po prostu mam lepsze skojarzenia, że tak to nazwę. I gotowe. Druga wersja to będzie wersja pomarańczowa. Tutaj potrzebujemy szklankę soli Epsom, jedną łyżeczkę trawy cytrynowej suszonej i jedną łyżkę takich suszonych kwiatów pomarańczy. Ponownie możecie tutaj znowu mieszać, kombinować, dodawać olejków eterycznych, dodawać jakichś innych ziół. To są takie moje go-to, takie pierwsze, które przychodzą mi do głowy, jak mam ochotę na kąpiel. To wszystko ponownie wystarczy dokładnie wymieszać. I następna saszetka jest gotowa. I trzecia to jest taka cynamonowa. Tutaj potrzebujemy szklankę płatków owsianych, jedną łyżeczkę, pół łyżeczki, zależy ile lubicie, goździków i łyżeczkę cynamonu. Tutaj ostrzegam osoby, które mają bardzo wrażliwą skórę i łatwo się czerwienią. Możecie sobie darować ten cynamon i dodać jakieś i coś innego po prostu, co ładnie pachnie, albo ponownie sięgnąć po olejki eteryczne i nasączyć trochę te wasze płatki jakimiś olejkami eterycznymi. Ja to wszystko sobie mieszam i teraz, jak zrobić taką saszetkę? Możecie wziąć taką piękną glamour saszetkę, taką wiecie, torebkę z organzy. W różnych sklepach można to znaleźć. Im drobniejsza, tym mniejsza szansa, że coś się wysypie. Napełniamy, zaciągamy i gotowe. Albo możecie wybrać moją wersję, czyli możecie wziąć jakąś albo skarpetkę taką rajstopową, albo końcówkę rajstopy obciętą po prostu, czy pończochy, oczywiście czystą. Naciągnąć to sobie na jakąś szklankę i napełnić tym waszym produktem. Później to zawiązujemy i mamy gotową saszetkę kąpielową. To się po prostu wrzuca do wanny w momencie, jak napełniacie wannę wodą i wtedy nie trzeba będzie jej tak bardzo mocno sprzątać po fakcie. No i tutaj macie takie moje te 3 wersje, po które sięgam najczęściej. I przechodzimy do najlepszego smaczku, czyli do kul do kąpieli. Potrzebne nam będzie 115 g sody oczyszczonej, 60 g kwasku cytrynowego, 25 g mąki kukurydzianej i 40 g oliwy z oliwek. Ja najpierw mieszam suche składniki, potem dodaję tłuszcz i to zawsze będzie tak samo. To jest wersja dla osób, które nie mają zamrażarki, bo wiem, że też takie osoby są. Ja jej nie lubię, nie przepadam za nią, bo te kule trzeba suszyć. Ich się nie wkłada do zamrażarki, jak już połączy się składniki, tylko trzeba je odłożyć do suszenia, dlatego ja za nimi nie przepadam, ale tak jak mówię, wiem, że są osoby, które nie mają zamrażarki, więc to jest dla was opcja. Mieszamy sobie to wszystko aż do uzyskania takiej konsystencji mokrego piachu, ja bym to tak właśnie nazwała. I teraz stąd możecie już jechać w ogóle na wszystkie sposoby. Możecie sobie dodawać jakichś tam suszonych różnych rzeczy, możecie to wzbogacać. Ja te moje kule przekładam, tak jak widzicie, do silikonowych foremek.
na muffiny. To są te foremki, których używałam w tamtym pierwszym odcinku. I tu chciałam Wam pokazać kilka opcji. Możecie na przykład dodać sobie odrobinkę oleju z marchwi i zafarbować tę Waszą kulę na żółto. Możecie dodawać też barwników spożywczych, jeśli macie ochotę. Nie takich do jajek, broń Boże, tylko takich spożywczych, bo te do jajek to Wam ufarbują i skórę i wannę. I to po prostu upychamy do tych naszych foremek. Ja na końcu dodaję kilka kropli olejków eterycznych. Możecie dodać też do całości, wtedy one wszystkie będą pachniały tak samo. Ja lubię mieć różne, dlatego tak to właśnie robię. Jeśli się dzieci Wasze na przykład nie chcą kąpać, zawsze możecie im zrobić ludziki Lego, chojneczki, jakieś motylki, inne tam cuda. Ja zawsze mam dla moich siostrzeńców właśnie odłożone takie foremki. Są też takie gotowe formy do kul. Ja za nimi nie przepadam. Po prostu najbardziej mi się sprawdzają te silikonowe i z nich najczęściej korzystam. Do następnych kul potrzebujemy 100 g sody, 50 g kwasu cytrynowego, 25 g mąki kukurydzianej albo ziemniaczanej, 25 g glinki. Ja tu mam akurat białą, ale możecie wziąć taką, jaka Wam pasuje. I to wszystko oczywiście mieszamy i do tego będziemy dodawać 35 g oleju kokosowego, który jest rozpuszczony. I tu specjalnie zostawiłam, żeby Wam pokazać, bo o to były pytania przez ostatnie lata. Co się stanie, jak mi się olej kokosowy rozpuści, spieni w trakcie mieszania, czy są kule do wyrzucenia? Otóż stanie się to, że ta kula po wrzuceniu do wanny nie będzie musowała, ale dalej możecie to wykorzystać. To po prostu no, już się spieniło Wam w miejsce, więc nie będzie żadnych bąbelków w wannie, ale normalnie możecie tą masę, tak jak ja tutaj, przełożyć do foremek i po prostu będziecie mieli kulę, która jest nawilżająca, ale niekoniecznie będzie ten efekt tam musowania i to tyle. Ja tutaj będę ją barwić przy pomocy spiruliny, żeby ona była taka zielona. Polecam te spirulinowe jakimś olejkiem eterycznym tutaj wzbogacić, bo no zapach rybny jest dosyć interesujący. Chociaż nie powiem, siostrzeńcy moi chłopcy nie są jacyś specjalnie załamani, jak mają zieloną wodę. Także tutaj wiecie, kule Shreka i inne takie rzeczy. Oczywiście wszystko to przekładam do foremek, dodaję ten olej eteryczny i wkładam do zamrażarki. No i ostatnia wersja kul to jest 100 g sody oczyszczonej, 50 g kwasku cytrynowego, tutaj mamy mąkę ryżową, jest jej 10 g, 10 g błota z Morza Martwego i 30 g czerwonej glinki. Te będą takie właśnie bardziej ceglaste w kolorze. I do tego będę dodawać rozpuszczone masło Shea. Tutaj jeśli chodzi o tą mieszankę z glinką, z błotem, i tak dalej. Te kule będą bardziej oczyszczające, to możecie też wybierać różne rzeczy. Więcej o tym na blogu. Tak jak mówiłam, rozpuściłam 30 g tego masła. Teraz to wszystko sobie ładnie wymieszam. Niestety nie może być takie masło normalne, spożywcze. Może być tylko masło kosmetyczne, jakieś właśnie albo kakaowe, albo shea, albo mango, to już tam różnie. No i jak już uzyskamy taką konsystencję tutaj mokrego piachu, jak widzicie ponownie, to można jeszcze się bawić, dodawać jakieś suszone zioła, jakieś przyprawy. Jeżeli macie ochotę, żeby coś Wam w tej wannie błyskało, to możecie nawet dodać sobie brokat, też robiłam takie dla dziewczynek. I tutaj ponownie dodaję olejek eteryczny. Te kule po wyjęciu z zamrażarki wyglądają tak, jak tutaj macie. Ja mam w zwyczaju zawijać je w folię spożywczą i wtedy przechowywać gdzieś w suchym miejscu, żeby mogła sobie je wrzucić. O tak jak tutaj widzicie, możecie robić też jakieś warstwowe, inne cuda. To jest fajna sprawa, jak chcecie sobie z przyjaciółmi albo nie wiem, z dziećmi spędzić trochę czasu, to naprawdę polecam. Tutaj macie też jakieś takie z suszoną lawendą na wierzchu. No, wyobraźnia jest jedynym Waszym limitem w tym przypadku. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie mi koniecznie łapkę w górę i komentarz. Tu zostawiam Wam przepisy na inne domowe kosmetyki. Ściskam Was gorąco i do zobaczenia następnym razem. Na razie!